Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak ekspresowo nauczyć się języka angielskiego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Często na konsultacjach, które prowadzę z Wami, czyli głównie właśnie z uczestnikami wyzwania 90 dni, bardzo często zadajecie właśnie takie pytanie, jak nauczyć się szybko tego języka angielskiego? No bo wiecie doskonale, że w szkole to można było nawet 8 lat mieć angielskiego, chodzić na dodatkowe kursy i niewiele później z tego zostawało w głowie. A przede wszystkim niewiele później z tego można było zastosować w praktyce, bo myślę, że to jest tak naprawdę cel nauki języka. Nie to, żebyś Ty mógł sobie zaliczyć kolejny egzamin, jakiś tam C1, B1, ZWHWD24, tylko po prostu, żeby móc komunikować się w tym języku. No i ja mogę Wam powiedzieć, moi drodzy, że po angielsku się akurat komunikuję na co dzień. Mieszkam już od 8 lat tutaj w Tajlandii, ze swoją żoną rozmawiam po angielsku, pomieszanym z tajskim, ale wszędzie gdzieś tutaj naokoło właśnie używam tego języka normalnie już na co dzień, angielskiego, więc myślę już w języku angielskim, działam normalnie w języku angielskim, prowadzę biznes w języku angielskim, nawet robię teraz na Uniwersytecie w Kalifornii doktorat z psychologii w języku oczywiście angielskim. Feel the pain because then the pain will give you a push. It will give you some energy to start to change something in your life. This will be the trigger that will start to trigger all kind of reaction in your brain. Także myślę, że całkiem niezłą mam znajomość tego języka, no i mogę się właśnie z Wami podzielić swoim własnym doświadczeniem, ale też tym, no, że jestem współautorem razem z Jankiem Gajosem aplikacji, która jest jedną z najpopularniejszych na świecie aplikacji do nauki angielskiego, no więc tutaj trochę ekspertyzy w tym temacie mam. Więc pierwsza rzecz jest w ogóle taka, że jeśli Ty chcesz się nauczyć tego języka, to musisz postawić sobie pewien cel. Musisz wiedzieć, po co się uczysz tego języka. Dlaczego chcesz znać ten angielski? No właśnie, po to, żeby komuś szpanować tym, że ty znasz 12 czasów angielskich, których nikt tak naprawdę tutaj nie używa. Jakbyś posłuchał na żywo, jak rozmawiają Amerykanie, Australijczycy, Afryka Południowa, Anglia, Irlandia i tak dalej, to ci ludzie mówią slangiem, tak jak my po polsku. Nie mówimy piękną, poprawną, z polszczyzną, z pięknie złożonymi zdaniami i z ilomaś tam czasami, tylko po prostu mówimy, cześć, ziomco, co tam słychać u Ciebie, nie? Więc tego typu rozmowa, której w słownikach ani w książkach do gramatyki nie ma. Więc ja Ci polecam, żeby w ogóle zapomnieć o gramatyce. Do komunikacji nie jest ona potrzebna, a później już w miarę jak będziesz nabywać wprawy w tym języku, to sam się po prostu jej nauczysz. Tak jak małe dziecko. Małe dziecko nie uczy się, że mama jak ma roczek czy dwa, tak jak nasz synek teraz ma i właśnie się uczy mówić w trzech językach, bo go uczymy po polsku, po angielsku i po tajsku. To nie jest tak, że dostaje od mamy podręcznik i w wieku jednego roku, tutaj proszę bardzo, wymień mi wszystkie czasy angielskie, nie? I ten tylko uczy się na bieżąco, po prostu słucha, rozmawia, używa tego języka, otacza się nim dookoła i jego umysł powoli to łapie, nie? Więc tak samo to jest pierwszy aspekt. Druga rzecz jest taka, że też nie ma sensu za bardzo taka nauka po trochu, taka, że ty siądziesz, no i może dwa dni tutaj coś dziabniesz, a za rok później znowu coś. Jak naprawdę chcesz się nauczyć języka, to podejmij wyzwanie. Postaw sobie jakiś konkretny bardzo cel, mierzalny cel, który jesteś w stanie zrealizować na przykład w pół roku, w rok, w dwa lata, żeby jakiś level osiągnąć. Na przykład nauczyć się właśnie jakiejś ilości słów, czy móc poprowadzić na przykład 10-minutową rozmowę po angielsku swobodnie z kimś, nie? Więc tego typu cele można sobie postawić. No i właśnie do nauki słów my stworzyliśmy z Jankiem Gajosem aplikację do nauki języków Lingling. Ja do matury już prawie 20 lat temu, w ciągu jednego roku nauczyłem się 11 tysięcy słów z zaawansowanego angielskiego. Dzięki właśnie zastosowaniu metody powtórek rozłożonych w czasie, która wtedy jeszcze no, była metodą raczkującą, już między innymi właśnie badaną cały czas przez polskich naukowców pierwszą jej odsłoną był właśnie system Supermemo. Nauczyłem się nie tylko 11 tysięcy słów, ale też wyrobiłem sobie tak dobrą pamięć, że przez całe studia ja w zasadzie nic nie musiałem się uczyć w domu, bo wszystko pamiętałem z wykładów, nie? Czy z ćwiczeń. Więc był taki efekt fajny, uboczny. Natomiast wtedy zauważyłem właśnie, że jest to chyba najskuteczniejsza metoda nauki języka na świecie. Do tego, kiedy przyleciałem tutaj do Tajlandii po raz pierwszy, już ponad 8 lat temu, zauważyłem, że tutaj ludzie potrzebują się uczyć tego języka. Zauważyłem, że każdy chce ten język znać. I myślę, to samo jest w Polsce, nie? Wszyscy młodzi ludzie, wszyscy nawet ludzie w średnim wieku i nawet niektórzy starsi chcą po prostu poznać ten język, bo rozumieją, jak świat teraz jest no, coraz mniejszy dzięki internetowi, dzięki temu,
że już nie jesteśmy jakimś zamkniętym krajem, jak w latach 90., że się obcokrajowca na ulicy to raz na rok widziało, tylko no już mamy wtedy dużo większe możliwości w życiu i podróżowania, no które tymczasowo jest troszeczkę ograniczone, ale przecież to nie będzie trwało wiecznie. Natomiast będzie można podróżować, ale też właśnie robić biznes z ludźmi z innych krajów, poznawać ludzi z innych krajów. No tak jak ja na przykład moją miłość poznałem z Tajlandii, gdzie nie znając angielskiego nie miałbym absolutnie żadnej możliwości zamieszkać tutaj, poznać tu miłości życia, robić biznesu na kilku kontynentach i prowadzić film w różnych krajach, nie? Więc ta metoda jest znakomita i właśnie tą metodę zastosowaliśmy w naszej aplikacji Linglink, czyli metodę powtórek rozłożonych w czasie, która z grubsza polega na tym. To jest ważne, żebyś ty zrozumiał w ogóle, jak działa ten system, bo to jest system, który będzie dla ciebie gotowy. Ty po prostu instalujesz aplikację, zaczynasz jej używać, układasz sobie jakiś cel na przykład, że ok, nauczysz się w ciągu jednego roku 10 tysięcy słów, nie? Na swoim poziomie oczywiście językowym i wybierasz sobie poziom i następnie jak działa aplikacja? Aplikacja działa tak w bardzo prosty sposób. Ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, więc tworzyłem ją również zgodnie z tą zasadą, tak żeby była najprostsza jak jest możliwa. I tak naprawdę cały proces nauki wymaga od ciebie znajomości trzech przycisków. Są trzy guziki w aplikacji, których używa się do nauki. I na czym to polega? Polega to na tym, że aplikacja pokazuje ci słowo po polsku i na przykład słowo pies, nie? I ty zastanawiasz się, czy znasz to słowo. Czy znasz to słowo? Jeśli je znasz, no to wiesz, że to jest dog. Jeśli nie znasz go, no to możesz chwilę pomyśleć, ale od razu klikasz przycisk z pytajnikiem, nie? Jak klikniesz ten przycisk, pokaże ci aplikacja właśnie tłumaczenie tego słowa na język angielski, czyli dog, i również przeczyta ci ten głos. Możesz sobie również kliknąć w to słowo dog kilkukrotnie, żeby usłyszeć dźwięk właśnie kilkukrotnie, jeśli jest to jakieś trudniejsze słowo, albo chcesz je po prostu w danym momencie lepiej zapamiętać. I wtedy przycisk pytajnika zamienia ci się na dwa przyciski. Przycisk albo ten tick, nie? Fajeczka, czyli ok, albo na X, czyli nie okej. No i jeśli znasz to słowo, klikasz fajeczkę, jeśli nie znasz tego słowa, klikasz X. Cała filozofia, koniec. Jak klikniesz fajeczkę czy X, w następnym kroku znowu pokazuje ci aplikacja następne słowo i tak w kółko. I cała metoda polega na tym, że codziennie aplikacja wyświetla ci jakąś ilość słów, nie? Na początku są to powtórki, czyli słowa z poprzednich dni. Natomiast jeśli powiedzmy zaczynasz dopiero naukę, no to pokażą ci się nowe słowa. W zależności ile w ustawieniach sobie ustawiłeś, tam można od 25 do 40 słów nowych dziennie mieć. I aplikacja pokaże ci dane słowo, nie? Pokaże ci dane słowo jakieś nowe. Jak je znasz, to słowo zniknie z kolejki, bo tam masz numerki też u góry, możesz zobaczyć, że ono zniknie. Jeśli nie znasz tego słowa, to ono nie zniknie z kolejki, tylko pójdzie na koniec kolejki, nie? Czyli powiedzmy masz 40 słów, 3 z nich nie znałeś, 37 już znałeś. To co to oznacza? To oznacza, że masz słaby poziom wybrany, że masz zbyt łatwy poziom. Masz mieć taki poziom, że na przykład na 40 słów przynajmniej 20 albo 30 są dla ciebie nowymi słowami. Więc wtedy sobie zwiększ poziom, zacznij od innego, nie? Natomiast powiedzmy, no umiałeś z tych słów na przykład 10, 30 jest nieznajomych, więc 10 już odpadło z kolejki, kolejnych 30 cały czas zostaje i wałkujesz je po prostu w kółko. W pewnym momencie już dochodzisz do pewnej wprawy, kiedy już lecisz do aplikacji tyk, 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 tyk na tej zasadzie, nie? Że klikasz sobie bardzo szybko po prostu i przechodzisz przez te słowa, także 40 słów możesz przelecieć w 2 minuty czy w 5 minut. No i przechodzisz w kółko, aż nie zostanie ci na dzisiaj żadne nowe słowo. W tym momencie aplikacja pisze ci koniec nauki, gratulacje, ok? Question. Check. Congratulations. Możesz sobie wtedy wejść do gry, nie? Czy możesz sobie wtedy wejść do gry? W grze możesz praktykować te słowa, których się nauczyłeś dodatkowo w dalszym etapie nauki. Aplikacja będzie ci tam pokazywać słowa, z którymi miałeś największe problemy. I tam jest z kolei na odwrót. Aplikacja pokazuje ci słowo po angielsku, na przykład dog, i pokazuje ci 5 tłumaczeń. Jedno z nich jest poprawne, 4 są błędne. I masz wybrać to poprawne. Jeśli wybierzesz poprawne, dostaniesz punkty. Dodatkowo tam są takie rurki z bonusami, które się napełniają. Później są minigry, różnego rodzaju achievementy, także gra jest fajnie rozbudowana tutaj. Można naprawdę w niej nie tylko uczyć się języka, ale też mieć fajny fan. Natomiast co później? No później już dziękuję na dzisiaj, nauczyłeś się tego co trzeba. Teraz włączasz aplikację na drugi dzień. Na drugi dzień aplikacja znowu ma dla ciebie porcję nowych słów, ale ma też powtórki z wczoraj. I powtórki głównie to będą te słowa, których nie umiałeś. Bo aplikacja teraz, na czym polega ta cała metoda i dlaczego ona jest taka fantastyczna? Bo polega na tym, że
słowa, których nie umiałeś, automatycznie aplikacja, dostosowując się do twojego mózgu, do twojej szybkości zapamiętywania, będzie ci wyświetlać w różnych interwałach czasowych, czyli w różnych odstępach czasu. Popatrz się, jedno słowo na przykład może ci się za 3 dni z powrotem pokazać, jedno, które umiałeś od razu, nie? Pokaże ci się dopiero za tydzień. Jak znowu je umiałeś, ono ci się pokaże za miesiąc, jak znowu je umiałeś za 1,5 roku i później dopiero za 3 lata. Ale jak nie umiałeś jakiegoś słowa, to popatrz, pokaże ci je jutro, jak jutro nie umiałeś, znowu pojutrze, aż w końcu się go nauczysz. Jak się go nauczysz, to znowu ci pokaże za 3 dni. Jak umiałeś, to znowu pokaże ci za tydzień. Za tydzień, jak nie umiesz, znowu wracasz do procesu nauki, nie? Więc każde słowo tak naprawdę ma tutaj swoją historię i każde słowo będzie dostosowywane do twojej prędkości uczenia się. I tu leży cała moc tej aplikacji, nie? Że nie tylko możesz bardzo szybko uczyć się wielu słów, ale równocześnie też uczysz się głównie tych słów, których nie umiałeś po drodze, a te, które już się nauczyłeś, są ci wyświetlane coraz rzadziej, czyli optymalnie wykorzystujesz swój czas nauki. I teraz, no ja z tej aplikacji, ja w ogóle po to ją stworzyłem na początku, razem z Jankiem, i w ogóle moja motywacja była taka, żeby nauczyć się języka tajskiego, bo stworzyliśmy aplikację do nauki 6 języków, nie? Angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego i tajskiego. 5 z nich to są najpopularniejsze języki, których ludzie się uczą na świecie. Tajski dla mnie. I też dla 1000 osób, które z tego korzystały, nie? Dodatkowo przetłumaczyliśmy ją na 18 języków. Także możesz się uczyć 6 języków z niej i ludzie z 18 różnych grup językowych mogą się uczyć każdego z tych 6 języków. Także jest to potężny projekt. No wyobraź sobie, w każdej wersji językowej jest 21 tysięcy słów. Czyli w całej aplikacji jest 126 tysięcy słów. A nie w całej, bo ich jest w sumie 6 wersji, ale we wszystkich wersjach jest 126 tysięcy sampli, które ja nagrywałem. No, z taką jakością są nagrane, że w języku, do języka angielskiego nie znajdziesz programu, który ma lepszą jakość. Spróbuj sobie na słuchawkach, czy w domu na kolumnach. Jest naprawdę jakość perfekt. Fringe benefit. Shutter. Maybe. Secret. Perfekto, bo ja już, a ja osobiście to zadbałem. Ja to nagrywałem, obrabiałem każdy sample. Każdy jeden ze 126 tysięcy. Także idąc dalej, w jaki sposób należy się przygotować do tej nauki, zanim w ogóle do tego przejdziemy, to chcę gorąco cię zaprosić na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Całkowicie za darmo będę was uczyć właśnie tego, jak pozbyć się różnego rodzaju blokad i ograniczeń. Więc jeśli dotychczas ty czujesz, że twój potencjał był w jakiś sposób marnowany, że cały czas masz tak, że próbujesz coś osiągnąć w życiu, ale robisz 2 kroki do przodu, 2 kroki do tyłu, 2 kroki do przodu, 2 kroki do tyłu, no i trochę sobie potańczysz, ale twoje życie nie zmienia się na lepsze, czujesz, że stać ci na więcej, że masz większy potencjał, chcesz się dowiedzieć, jak wreszcie ten potencjał uruchomić, to koniecznie teraz zatrzymaj ten film i pod tym filmem w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz właśnie linka, bardzo prosty link, też na dole, tuż na pasku się co jakiś czas wyświetla, wyzwanie90dni.pl/webinar. Zapisz się koniecznie na to szkolenie, bo na tym szkoleniu właśnie będę was uczyć, jak pozbyć się tych blokad i ograniczeń, wiedza całkowicie za darmo. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jak nie, to co to ma być? Nie wolno odkładać na później tak wielkiej szansy, żeby za darmo zdobyć tak wartościową wiedzę. No więc, jak już się zapisałeś, to możemy kontynuować dalej. Więc w jaki sposób zacząć w ogóle tą naukę? Zacznij od tego, że sobie pobierz w ogóle aplikację Lingling. Ona jest za darmo do pobrania. Kilka pierwszych lekcji na każdym poziomie jest darmowych, więc możesz sobie przetestować, zobaczyć, czy ci się podoba. Jak ci się podoba, kupujesz sobie wtedy, jak jesteś człowiekiem ambitnym, to cały pakiet, tam ci wyskoczy bonus co jakiś czas, właśnie propozycja, żeby dużo taniej. Tam chyba za niecałe... Cena się zmienia. To jest około 300 zł za 3 lata nauki. Natomiast cena się zmienia z tego powodu, że my podajemy cenę w dolarach, a Google czy YouTube codziennie sobie, czy nie YouTube, tylko Google i Apple sobie przeliczają to po prostu na różne waluty. To ale w okolicy 300 zł masz 3 lata nauki, czyli ile wychodzi za miesiąc? 8 zł, czyli za jeden dzień, no jakieś grosze, nawet nie chce mi się tego liczyć. W każdym razie warto sobie kupić cały pakiet od razu i po prostu zrobić sobie postanowienie, że będziesz z tej aplikacji się uczyć na przykład przez rok codziennie. Choćby nie wiadomo, co się działo, to uczysz się codziennie, bo ona jest tak zmotywowana, że musisz się uczyć codziennie. Ok? Więc zaczynasz od tego. Następnie wchodzisz sobie na samym początku w ogóle, wyświetlić się język, to oczywiście wybierasz polski. To jest język przy instalacji aplikacji twój ojczysty, nie? Czyli polski. I następnie, jak zaczniesz sobie naukę, bo jak wejdziesz w ogóle w menu główne, tam są 3 przyciski. Jest nauka, jest gra i jest awatar. Awatar to jest taki twój bohater, który możesz sobie tam właśnie, on będzie w grze, czy w nauce, będzie tam skakał, różne rzeczy robił, więc możesz sobie go też skonfigurować, natomiast naukę masz tutaj. Jak wejdziesz w naukę, to od razu pokaże ci się propozycja, z którego poziomu chcesz zacząć. Czyli poziom podstawowy, średnio zaawansowany czy zaawansowany całkowicie, nie? I wtedy wybierasz sobie poziom, który uważasz, że jest dobry dla ciebie. Tak jak mówię, później możesz to zmienić w ustawieniach. No i włączyć się od razu nauka i możesz zacząć się od razu uczyć. Oczywiście wszelkie, słuchaj, metody, w jaki sposób używać tej aplikacji, są opisane w samouczkach.
jak wejdziesz sobie w głównym menu też tutaj, będziesz mieć takie koło zębate, to tam są opcje i tam możesz sobie tak, wybrać na przykład pakiety językowe, czyli wybrać ile słów się uczysz dziennie. Tam możesz dokupić sobie też pakiety. Natomiast mówię, no nie opłaca się, pierwszy pakiet kosztuje chyba 40 czy 50 zł za jeden miesiąc, a za 300 zł masz 3 lata, nie? To sobie policz, ile jest taniej. Więc się nie bardzo opłaca, ale jak masz taki kaprys, to możesz sobie kupić dowolny jakiś pakiet, możesz sobie kupić grupę pakietów, czy wszystkie naraz, nie? I wybierasz sobie tam, z których chcesz się uczyć, można je włączać, wyłączać. Oczywiście jak dany pakiet w danym dniu włączysz, to on dopiero na następny dzień zacznie działać, nie? Kiedy nowe słowa są ci przyporządkowane. Wybierasz sobie też ilość słów i jest jeszcze mnóstwo różnych innych ustawień. Jak na przykład nie podoba ci się tło, takie kolorowe, kreskówkowe, można sobie włączyć tło tak zwane biznesowe dla ludzi poważnych, co się wstydzą w swojej dziecięcej strony, więc można sobie wyłączyć całkowicie te wszystkie kolorowanki i wtedy zostanie już sama taka aplikacja dosyć spokojna i z bardzo stonowanymi kolorami, nie? Co jest dalej? Co jest dalej? Dalej już zaczynasz tak naprawdę naukę. I o to właśnie chodzi. Ja chciałem, żeby ta aplikacja była najprostsza, jak jest możliwa. Najprostsza, jak jest możliwa, więc zaczynasz naukę. Po nauce warto sobie właśnie trochę pograć w tą grę, żeby sobie pewne słowa jeszcze utrwalić i robisz to po prostu codziennie. I robisz to po prostu codziennie. To jest najważniejsza rzecz, żebyś tutaj się nie poddawał. Bo ja ci mogę zagwarantować, że jak nauczysz się 1000, 2000, 3000 słów pierwszych, to już będziesz naprawdę, zauważysz sam w ogóle, że wzrośnie ci wielokrotnie poziom, na którym ty potrafisz się komunikować. A do tego, jeśli dołożysz sobie, mam jeszcze kilka porad dzisiaj oczywiście dla was, co dołożyć do tego, żeby właśnie oprócz samego słownictwa jeszcze umieć się dogadać, nie? Lepiej. Ale zobaczysz już, że naprawdę 2-3 tysiące słów to jest wystarczające. W ogóle pierwszy 1000 słów w aplikacji to jest pierwszy 1000 najpopularniejszych słów w mowie, w języku mówionym. Czyli pierwszy 1000 to już jest naprawdę, możesz się dogadać. 2-3 tysiące już jest świetnie, 7 tysięcy to jest ilość słów, której na co dzień używa średnio wykształcony człowiek. 14 tysięcy słów, czyli dwa pierwsze poziomy, to jest ilość słów, których używa człowiek na poziomie doktoranta czy profesora uniwersytetu. Trzeci poziom ekspert to już naprawdę są wymiatacze i kozaki, ja nawet w większości sam z tych słów nie znam. Zresztą one, tak jak mówię, no są już naprawdę, jak ktoś chce już mieć specjalistyczny angielski już taki na full wypasie poziomie, to wtedy można się uczyć. Oczywiście niektóre słowa w aplikacji mogą mieć synonimy, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że jest jakiś synonim, że ty myślałeś, że to jest inne słowo czy coś. Nie czepiaj się jednego słówka. Tylko jedź po prostu na ilość. Naucz się 3000 słów, zapamiętaj z tego 2500 i naprawdę będziesz kozak. To będę ci gwarantuję, że będę ci bił brawo rękami i nogami, jeśli nauczysz się paru tysięcy słów w tej aplikacji, bo sam zobaczysz po prostu, że zostanie ci na całe życie właśnie mega, mega umiejętność języka angielskiego, a do tego twoja pamięć po prostu rozwinie się na niespotykane dotąd poziomy. Wiem, bo sam to przeżyłem, wiem, bo mam feedback od ludzi przez ostatnich, no ile, prawie 8 lat, kiedy ta aplikacja funkcjonuje, więc wiem doskonale, w jaki sposób ludzie się uczą i jakie mają z tego efekty. Co jeszcze możesz zrobić, nie? Co jeszcze możesz zrobić? Oprócz tego możesz robić jeszcze inne rzeczy. Oczywiście, najlepsza jest rozmowa w danym języku, żebyś się starał, gdzie tylko możesz to robić. Oczywiście, okej, mieszkasz w Polsce, w polskim mieście, nie chcesz płacić za native speakera gdzieś tam ze szkoły językowej stówkę za godzinę. Co za problem, znajdź sobie kogoś przez Skype'a, młodego człowieka w twoim wieku ze Stanów na przykład, żeby z nim pogadać. Uważaj oczywiście na jakichś tam pedofili, innych jakieś tam... innych jakichś wariatów czy naciągaczy, ale na pewno znajdzie się mnóstwo fajnych osób, z którymi po prostu można się zapoznać i trenować sobie język, nie? Nawet im zapłacić, kurczę, wiesz, jakieś grosze. I spokojnie można już w ten sposób działać. To już naprawdę da ci bardzo dużo. Sama po prostu godzina rozmowy jeden na jeden, nawet jak będziesz dukać, to właśnie o to chodzi. Bo jedna rzecz to jest nauczyć się tych słów, druga rzecz to jest umieć te słowa wyciągnąć ze swojej głowy. Właśnie w linglingu uczysz się, jak je wyciągać ze swojej głowy, natomiast w mowie, jak będziesz z kimś rozmawiać, nauczysz się, jak je wyciągać już w bardzo szybkim tempie. Ja dlatego mówiłem, że można te słowa bardzo szybko robić, bo to o to chodzi. To ma być dla ciebie umiejętność wręcz na poziomie podświadomym, nie? Więc później właśnie najlepiej w dyskusji, w rozmowie sobie z tym radzić. Jest też fajna kolejna metoda, to są mnemoniki. Czyli zastosowanie właśnie różnego rodzaju metod. Ja kiedyś już o tym nagrałem film na YouTubie, więc sobie go poszukaj. W każdym razie w LinkLingu wbudowaliśmy takie fajne ułatwienie też dla mnemonik. Jeśli chcesz iść o krok dalej, to masz taką tablicę, nie? Jest tablica w prawym górnym rogu w aplikacji i jak w nią klikniesz, możesz sobie coś narysować, napisać. I to jest właśnie do stworzenia mnemonik. Bo jeśli ty masz słowo na przykład, no co teraz znajdę na poczekaniu? Powiedzmy, że... powiedzmy, że... rów, nie? Jest słowo rów, czyli dach po angielsku.
I popatrzcie, ja bym wszedł w demoniki, co ja bym zrobił? Ruf, ruf. Z czym mi się ruf kojarzy? Rufa, nie? Czyli jakaś część statku. To co ja bym zrobił? W demonikach narysowałbym sobie dach i na tym dachu narysowałbym statek. I automatycznie twój umysł powiąże ten dach i statek na nim. Coś zupełnie abstrakcyjnego to może być, nie? Jakiś po prostu na dachu budynku jakiś statek. Ale już będziesz wiedział, o, rufa to była na dachu, czyli dach to jest ruf. W ten sposób można to właśnie, można sobie to zapamiętać. Albo na przykład kota, jakbyś chciał się nauczyć. No kota większość ludzi zna, nie? Ale jakbyś chciał kota, to może być kot, po angielsku to jest cat. Cat, nie? Cat. Tak w spolszczeniu, cat. No to kat z czym się kojarzy? No z katem, takim co ciacha głowę. No to możesz sobie narysować gilotynę, kotek tamten i gilotyna, bardzo porównanie dla wszystkich miłośników kotów. Ja wiem, że teraz lecą we mnie pomidory, ale to pierwsze, co mi do głowy przyszło. Ale właśnie o to chodzi. To mają być te mnemoniki bardzo emocjonalne, takie coś, co cię będzie wkurzać, śmieszyć, brzydzić, czy cokolwiek innego, wtedy szybciej to zapamiętasz. Więc jak już masz później kat, kot, okej, zapamiętam, nie? Dog, znowu i tak dalej. Można stosować tego typu rzeczy. Kiedyś nagrałem dla was o tym film, więcej tych mnemonik właśnie opisałem. Kolejna rzecz to jest to, żeby starać się myśleć w danym języku, nie? Czyli żebyś się starał myśleć, jak sobie siedzisz na przykład i wiesz, i myślisz sobie, a co ja będę jutro robił, nie? To what I will do tomorrow. I zacznij sobie myśleć po prostu po angielsku, zobaczysz, że będzie ci łatwiej. Kolejny wspaniały pomysł to jest oglądanie filmów po angielsku z napisami angielskimi albo nawet bez napisów angielskich. To jest znowu świetna forma. Na początku nie będziesz wszystkiego rozumieć, ale możesz sobie nawet obejrzeć film, który już znasz i w którym wiesz, co oni mówią, a teraz będziesz po angielsku i twój umysł zacznie działać po angielsku. Piosenki to jest to samo. Ucz się na pamięć piosenek angielskich. Mega prosty sposób. Tak naprawdę połączenie Linglinga i tego, że ty nauczysz się 5 czy 10 piosenek na pamięć, już da ci możliwość super komunikacji, bo przecież w piosence masz zdania, które łatwo zapamiętać, bo melodia wchodzi w głowę i tak dalej, na. I nie, i sobie będziesz nucić i tak dalej, i łatwiej jest to zapamiętać, a później przecież wyciągasz takie zdanie z piosenki i tylko zamieniasz słowa i możesz mieć inne zdanie, nie? Czyli naucząc się 10 piosenek, w której każdej będzie 10 zdań, no to masz 100 zdań różnych, nie? Z których później możesz zrobić tysiące zdań, tylko podmieniając dane jakieś tam podmioty czy orzeczenia. Oczywiście nie chodzi o piosenki jakieś tam whoop, whoop, my lollipop, whoop, whoop, my lollipop, no bo z tego to się nie za wiele nauczysz, nie jakieś tam kretyńskie na niższym poziomie, tylko znajdź sobie jakąś, gdzie faktycznie są zdania, a nie tylko tam, wiesz, jakieś głupoty. Kolejna rzecz to jest przestaw sobie komputer czy telefon na język angielski. Znowu, będziesz zmuszony na początku, dobra, czasem zajmie ci trochę więcej czasu, żeby coś znaleźć, ale będziesz się uczyć tych słów po prostu każdego dnia. Kolejna rzecz, znowu, to jest czytanie książek po angielsku. Jak już dojdziesz do takiego poziomu, że możesz czytać książki, albo co tam, kup sobie książkę dla dzieci jakąś i czytaj opowiadania prostymi słowami pisane, nie? Ale ja na przykład już teraz czytam praktycznie tylko książki po angielsku. Do doktoratu mam książki po angielsku i to książki akademickie, które każda kosztuje po paręset złotych, nie? I przerabiam je i już no, w tym języku po prostu jestem w stanie nawet myśleć. Pisać się staraj w tym języku. Przepisywać na przykład zdania z książki, coś sobie notować po angielsku, przepisywać jakiś tekst piosenki. Jest mnóstwo tutaj różnych rzeczy, ale chodzi o to, żeby się otaczać tym językiem. Jak połączysz właśnie ogromną ilość słownictwa z praktyką, gdzie się tylko da, to zobaczysz, że jesteś w stanie w rok, dwa złapać ten język lepiej niż ludzie, co się uczą 15 lat na różnych kursach, w szkole, w liceum czy na studiach. Więc tego ci też życzę, tego ci też życzę. Mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie dla ciebie fajnym wskaźnikiem. Ja i w komentarzu, i w opisie filmu wrzucę wam tutaj link do tej aplikacji, żeby sobie Linglinga pobrać, bo no, stosunek nawet ceny do wartości, którą tam dostajesz i tego, co się możesz nauczyć, no jest znakomity tutaj. Nie znam lepszego narzędzia do nauki języków, więc warto z tego skorzystać. No a tak jak mówię, ucz się cały czas, staraj się, bo naprawdę język angielski już dzisiaj jest czymś niezbędnym. A im z każdym rokiem, im bardziej świat się globalizuje, tym będzie po prostu czymś naturalnym wręcz. Ktoś, kto nie będzie znał angielskiego, to będzie mógł tylko sprzątać korytarze, a już nawet później sprzątaczka będzie musiała umieć angielski. Więc na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Jeśli tak, wrzuć łapę w górę. Podeślij film też swoim znajomym, nie? Może ktoś z twoich znajomych właśnie akurat się nauczy angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego. Dokaz, że go z tych języków można to zastosować. A na dzisiaj się z tobą żegnam, więc trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!